z mierzytem jamy nosowej, czyli z katarem. Co się dzieje w jamie, na jamie nosowej i do czego ona, krótko mówiąc, służy? Ona służy do oczyszczania, do ogrzewania powietrza, służy do tego, żeby też odbierać bodźce węchowe, ponieważ w jamie nosowej są końcówki nerwów, dzięki którym odbieramy zapachy. Jama nosowa połączona jest z zatokami, czyli z naszymi kośćmi pneumatycznymi. To są zatoki szczękowe, zatoki czołowe, ale jak Państwo wiecie, no to są te, które są jakby największe, najbardziej takie spektakularne zatoki, ale mamy jeszcze zatokę klinową i zatokę sitową, które są jakby wewnątrz czaszki, tak? To są już bardziej skomplikowane struktury i jeden może nam zapalenia w tamtej okolicy, bo to jest już bardziej skomplikowana sprawa. Co mamy dalej? Dalej mamy gardło. I teraz jak sobie uświadomimy gardło, gardło to jest taki narząd, który krzyżuje dwa rodzaje dróg, bo my przy pomocy gardła łykamy, ale też jest tutaj skrzyżowanie drogi oddechowej, prawda? Czyli mamy połączenie, musimy tak mieć skonstruowany aparat na skrzyżowaniu tych dróg, żeby... Pozwólmy się spokojnie. Tak musi być skonstruowany aparat gardłowy, żeby móc oddychać i łykać, nie krztusząc się. Jedno się musi zamknąć, drugie się musi otworzyć. Żeby był swobodny przepływ powietrza do płuc, ale również swobodne przesunięcie pokarmu do przełyku. I teraz gardło to jest też bardzo ważna rzecz, to jest, tak musi być skonstruowane, żeby ta ochrona dróg oddechowych była również w nocy przed zachłyśnięciem własną śliną, proszę Państwa. Przecież każdy z nas się kiedyś zakrztusił własną śliną. To jest, no tak się zdarza, a jakby nie patrzeć, jeżeli ślina trafia do dróg oddechowych, uznawana jest za ciało obce, chociaż jest nasza własna. Co się dzieje dalej? Kiedy połykamy, zamykają się drogi oddechowe, prawda? Tak, żeby nie doszło właśnie do wpadnięcia kawałka pokarmu, kęsu czy płynu do dróg oddechowych. Bardzo ważna rzecz jest tutaj. Skupiska tkanki limfatycznej, czyli krótko mówiąc, co w gardle? Migdałki. Zajmują się obroną, prawda? To jest taki nasz pierwszy aparat obronny przed infekcjami. Teraz, jeżeli pojawia się na migdałku jeden czop, jeden, po jednej stronie, to nie jest infekcja. Pojedynczy czop, laryngolodzy nazywają tak zwanym zimnym czopem i on świadczy o tym, że ten migdałek jest aktywny. Ten pojedynczy czop to są bakterie, to są zgłuszczone nabłonki, to są fragmenty pokarmu i to się mieści, jak popatrzymy na własne migdałki, to one nie wyglądają estetycznie, bądźmy szczerzy, jak tak się mocno rozszerzymy przed lustrem, to one takie zazwyczaj z takimi kryptami, wnękami jakimiś, prawda? I ten czop zazwyczaj mieści się w tej krypcie. Można go usunąć, bo to są fragmenty jakby zużyte, ale świadczą o tym, że ten migdałek funkcjonuje. Jeżeli pojawiają się symetrycznie liczne czopy z temperaturą, mówimy wówczas o anginie. O tym będziemy dzisiaj mówić.